Hej, hej, z tej strony Kacpi i wróciłem do Hearts of Iron 4 na modzie The Kaiser Rai, w którym zacząłem już się bić nawet z kimkolwiek. Może to nie jest najlepszy przeciwnik na świecie, ale... Aha, czyli tutaj... No dobra, okej. Okay. To mógłbym teraz sobie zrobić parę rzeczy. Mógłbym zanektować Hawaje, ale wezmę sobie to, żeby więcej punktów politycznych i odporność na zmianę ideologii. Zawsze to coś. National Populist. What? O kurde. Powiem tak, te dwie rzeczy są ok, ale to... What the fuck? Aha, jeszcze spadek stabilności, no to w ogóle świetnie. Surplus need. Dobrze, to weźmy sobie od Wenezueli. Na pewno oni będą chcieli coś mi tu dać. Dobra, lecicie tu, a wy nie macie żadnej dywizji. W ogóle to jest takie hardkorowe, żebym ja żądał od kogoś ten... Aha, dobra. Ci się poddali w ogóle, to świetnie. Batavia, okej. To weźcie, ale jednego tu wyślijcie i sobie zróbcie już coś takiego, załóżmy. Po prostu chodźcie sobie tu i tyle, a wy stąd bym chciał, żebyście tu poszli mi. I teraz tak, Ottoman Empire zaatakował Kurdystan. No dobrze, no tak się domyślałem, że to będzie. Stal. Dobra, weźmy od was. Ale powiem tak, to co tutaj się dzieje, to jest... What? Co to za Niemcy są? Co to za Polska jest w ogóle? What? Pytanie za 100 punktów. Co to za Włochy? What? Tutaj Węgry, tutaj Czechy, w ogóle takie z dupy to wszystko? Wow. Nie no. Dajcie mi tutaj ten oddział tu, żeby się chronili i tyle. Kurczę, jeszcze dalej trochę jestem chory, ale przynajmniej tyle, nie że całkowicie. Okej, pytanie za 100 punktów. Co tu się stało? A, jedną rzecz. Już się domyślam, o co chodzi. Chodźcie mi tu. Ej, wy mieliście tu pójść sobie, a nie latać jak idioci tam gdzieś. What the fuck? Aha, czyli nasza popularność wzrasta. Czy mi się to opłaca w ogóle? Dobra, weźmy to, trudno. Pal lichu z tym. Dobra, wolny market, weźmiemy sobie. O, ogrom tych okrętów mają tam, no nie ma co. A wy jeszcze gdzie macie te punkty, bo już nie wiem, gdzie mam latać. Tak średnio trochę. A, Nowa Gwinea, tutaj. Czyli wy tutaj już się przebiliście, okej, czyli zróbcie to tak, tu i tu, przygotujcie się, tu, okej, czyli wy tu macie już więcej, to ja bym może chętnie zrobił sobie może trochę niespodziewane lotniskowców, Kajgun, tak, do Kajgun.
Potrzebujemy więcej. O, spoko. Jak tam wam idzie? No to okej. Zostawmy może na razie to, bo nie jestem pewien tak. Bo ile ja mam ludzi? Naprawdę dużo. To... Czy tu weźmiemy sobie w to, żeby mieć tylko po prostu ten... A wiecie co? Nie, wiecie co? Weźmy sobie to. Według mnie te supply consumption jest lepsze trochę. Dobra, czyli weźmiemy do tego miejsca, żeby mieć już zmniejszone konsumpcje supplies'ów. O kurde. Mam nadzieję, że Hawaje nie padną przez to, ale... O, koniec wojny domowej. Okej, okej. A, czyli szyfrowanie się skończyło. Okej, to może weźmy sobie te czołgi lepsze, trochę już przygotujmy. Jestem ciekawy, co tu będzie w ogóle wyglądać to. What the fuck? To jest takie hardkorowe, tak. Komuna francuska w ogóle. A ci? Dlaczego oni odeszli z tego? Okej. Obłąkana osoba wyszła z tego. Nie ma problemu. Wow. To jest do... łatko. No masakra jest. A, jeszcze jedna rzecz. Teraz tak. Tu. A. To, to. I to. O. Wolny market. Ok, i weźmiemy inwestycje kolonialne. Czyli po prostu jest problem, bo nie mamy żarcia. A jako, że nie mamy żarcia, to musimy znaleźć gdzieś to żarcie. I no, głównie o żarcie chodzi. O ryż. Mniejsza o inne rzeczy, a główną rzeczą, którą nam ciągle brakuje, to ryż. I tyle. Aha, okej, okay, w ten deseń tutaj latają. Dobra. Ja już tutaj zgłupiałem w końcu, o co biega. Czy jeszcze coś tu mają do zdobycia, bo ja już nie czaję tego. A, decryption, fajnie, fajnie, fajnie. Czyli mamy wszystko, co mogę robić już na ten etap, to przemysł. Musimy wzmocnić przemysł, bo to jest masakra. Minus te 150 punktów to masakra jest. Ale chociaż mamy tu ładnie terytoria, mamy chociaż tą częściową mobilizację i mamy okropne debuffy z dwóch typków, którzy są imbecylami. No dobra, czyli znowuż następne problemy. O! What? LOL! O lol! Ten to w ogóle tam tutaj coś zrobił w ogóle. To jest dziwne aż. To nie, to nie, 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 n
nie. O, weźmy sobie sojusz z Syjamem. Weźmy sobie Syjam jako sojusznika i tyle. Tu widzę, że już macie problemy. Okej, to chodźcie tak. Okej, dawaj tam nie tak. O kurde, tutaj za dużo tych oddziałów mamy. Wiecie co, dajcie mnie ten oddział tu. I teraz tak, tu mamy kolejne oddziały. I nie, wy nie stoicie tutaj, tylko wy sobie ustawicie się tu. Po prostu, no na razie potrzebuję sojuszni tutaj na tych terytoriach, te oddziały. I to będzie dosyć duża armia. Weźmie sobie ty, kolego. Zobaczmy. Aha, to mniejsza. Oni nie mają szans ze mną, szczerze powiedziawszy, więc hookers. Dajcie mnie tu, tak. Idźcie sobie tu. Na razie wy tutaj sobie uchodzicie tak ciągle i tyle, no. Świetna zabawa, co? Ludzie. No naprawdę, to co tutaj się dzieje, to jest magiczne chwile. Są podbijanie tych małych terytoriów jest tak zabawne. Chodźcie tu. I to chyba będzie wszystko, żeby podbić te państwo już. O, ci jeszcze chcą podbić tych? Wow. O, kurde. Tego się nie spodziewałem tutaj. Okej, to już zdobyliśmy. Załatwiliśmy mi okręt. Normalnie te wspaniałe liczby tych okrętów pokonały niezmierną wielką flotę mojego wroga, no. Nie ma co. Dobra, to tutaj ładnie, tutaj nic nie ma. Gdzie oni mogą jeszcze mieć jakieś prowincje, no? What the fuck? Przecież oni już tutaj nie powinni mieć nawet już żadnego miejsca. Okej, dajcie mi tu, dołączycie się. Okej, teraz tak, wychodźcie sobie tu. Tak zrobicie. Wy sobie pójdziecie tak. No, mam nadzieję, że niczego nie... Nie, że takiego nie widzę. Co oni jeszcze mają mieć? No przecież oni nie mają nic więcej niż Indie te. Więc what the fuck? Tokaj, to weźmy może sobie więcej fabryk. Sojusz z Syjamem, okej, to poproszę wtedy... Dobra, weźmy. Zjemy ich tu i tyle. Yeah! A, Singapur, Malaje. Aha, czyli ja tracę klejmy na tym. Okej. Ciekawe. I na Malajach. Aha, oni zyskują. No dobra, ale dzięki. Zawsze to jest coś dobrego, bo dzięki temu już nie muszę się tak przejmować tymi informacjami złymi.
cokolwiek w ten deseń. Dobra, tutaj już, no naprawdę nie wiem, co ja tu mam jeszcze zrobić, żeby oni padli. No masakra. Przecież oni już powinni... O, dzięki. Nie, weźmy wszystkie stany i to chyba wszystko. Pytanie, czy coś tutaj mają oni? Teraz tak, chwilka, manage subject, a tutaj, chwilka, nie, nie ma tutaj niczego, co ja bym chciał, dobra. To teraz tak, przygotujmy się, gdzie tylko tu mamy, a to jest ich wyspa, to jest wyspy Wake są ich. Dobrze, to wiecie co? Weźmiemy sobie, już przygotujemy was stąd, tu. Żebyście już byli gotowi i tyle na wszystko. Wy wiecie co? Przerzucimy was tu na razie też wszystko. Aha, czyli mamy już średnią stabilność. Yeah! Normalnie pojechałem. Tutaj weźmy sobie tu i weźmiemy sobie kolejne fabryki cywilne tym razem. Aha, A, książka o miłości, no. Super książka. Przebój hitu 1938. Normalnie. Ale przynajmniej 10 punktów, więc... Spoko. No problem. A, czyli my tutaj dostajemy wszystkie klejmy na to. A, no to fajnie. Czyli nie musimy was tu, czyli nie musimy was tymi rzeczami, czyli przynajmniej mamy więcej fabryk, czyli więcej fabryk, bo będziemy robić, będą normalnie te, jak to się zwie, te matrioszki, o. To będzie normalnie matrioszka. Będą pojawiać się nowe fabryki z tych starych fabryk, więc... Dobra, weźcie się, dołączycie tutaj. I jak tu wygląda sprawa? No tak... Aha, Aha, czyli zaproponujmy bazy im. Szczerze, nie ma problemu. Jeżeli mamy budować bazy u nich, to nie ma problemu. Weźmy sobie następne, co tutaj mamy, heavy fightery. Tactical bombery sobie weźmy. Po prostu. I tyle. Trochę będę musiał rozwinąć te rzeczy, bo na naprawdę... Z tej strony jestem trochę słabo rozwinięty. W sensie mówię tutaj o... Przemyślę itp. W sensie nie przemyślę, tylko w samolotach. Popierdzieliło mi się. Przygotujmy sobie te. Teraz weźmy sobie więcej przemysłu, bo więcej przemysłu jest świetne. I teraz tak, chodźcie mi tu. O, przygotujcie się tak. Mongolia? No to pojechała Mongolia teraz. Aha, czyli zanektujemy tych i będziemy chcieli coś zrobić z tą... z tymi Filipinami. No, będzie to myślę okej pomysłem. Tylko mam nadzieję, że ci nie wpierniczą w ogóle im, ale tutaj mają drugiego sojusznika, chociaż tyle dobrego.
tutaj mają dwa państwa, więc oni będą musieli się naprawdę postarać, żeby będą mieli z tej strony konflikt, tu konflikt, tu konflikt, tutaj też i tutaj też, czyli Niemcy praktycznie mają z każdej strony coś utarczki. O, anektowanie Hawajów. No dobrze, to teraz myślę, że wiecie co? Support Zaibatsu, żebyśmy mieli wolną politykę handlową. Normalnie Korwin się budzi we mnie. Ha. Okej, dzięki. Darmowe? Okej. Teraz tak. Hohenschiedan. I chodźcie mi tu. Następnie Hohenschiedan tu. Hohenschiedan znowuż tutaj. I to wszystko, dzięki. Naprawdę. To nie spodziewałem się tego. Po części. I teraz tak. Powiadacie, że mamy to, to zróbmy, zaczynajmy już tworzyć więcej fabryk już i żebyśmy mieli więcej tych samolotów, bo to trochę jest problematyczne, żeby już nie posiadać dużej ilości takich rzeczy. Dobra, to teraz tak, ciebie, ekonomisto, od czterech boleści normalnie, weźmiemy sobie, wymienimy na kogoś innego. To jest dobre. Fighter, nie, to niepotrzebne jest takie coś. Nie. Nie, wydaje mi się, że tych ludzi to będzie chyba najlepszy typek. Tutaj gdzieś był na samym dole. O, ciebie. Yotsumoto Yoshitaka. Weźmiemy ciebie. Bo byłeś tak okropny, ale teraz już chociaż jesteś lepszy, ale mniejsza. Aha. Ci biją się w Centralnej Ameryce. Teraz, rozumiem, że ty bijesz się z tym. A, w ten deseń. Dwie dywizje. Dwie dywizje. Normalnie pojechali. Ciężkie działa wytoczyli normalnie. Nie ma co. Chwila, czyli ja tu mamy to. Aha, czyli ja bym chciał inżynierów. Inżynierów, to jest wiadomo o kogo chodzi. Czyli tu ładnie to. Tutaj coś jeszcze mamy? Nie. To wiecie co? Ja chętnie zrobię sobie tą rzecz, żebyśmy mieli lepsze armaty. Standardowo lepsze sprzęty są lepsze, bo więcej biją. Dobra, i jak wam tu idzie, szkolonko? A. Tutaj nic się nie dzieje takiego specjalnego, przynajmniej tyle dobrego. Mam tylko nadzieję, że ten jeszcze mi nie narobi błędów jakichś. Aha, ci to się biją już ze wszystkimi, masakra. Będę musiał niedługo zaatakować ich, bo to jest masakra, takie coś. Ale zaraz wezmę sobie najpierw Filipiny, zrobię. Co tutaj mamy? Czy coś tu pisze? A, AdPis, dobra, czaję. Czyli nie opłaca mi się najpierw zaatakować Japonią Rusków przed zaatakowaniem tego Cesarstwa Chińskiego, które jest do kitu. Które może zrobić to, ale nie zrobi tego, bo się boi. Szczerze, ja bym chętnie go zaatakował. W sensie, ja bym pograł tym Queen Empire, tylko on jest dosyć ciężki. Ale to tamten region jest zawsze ciężki, więc. O! Jestem ciekawy, czy oni się dołączą do tych. A syndykaliści, a to są radykalni syndykaliści. A, fajnie.
taka różnica. Dobra, dawajcie mnie tu, więcej dywizji, 32 dywizje. Ok, czyli teraz chcę wziąć sobie sojusz czy ten? No kurczę, przecież, ale czy to mi się opłaca? Co to oni tutaj mają w ogóle? Oni mają, aha, oni tylko produkują gumę i mają nic więcej. Dobra, szczerze, to proponujemy im sojusz. Trudno. Patrzę, nie, bez sensu to jest. Aha, czyli tutaj mamy coś takiego, mniejsza. Co tu, weźmy sobie ciężkie myśliwce jeszcze przy okazji. Na przyszłość. Mam nadzieję, że niedługo się zaczną bić, bo to trochę nudne już powoli jest. Niemcy. Aha, Niemcy mają tutaj, ale nic nie robią z tym. Okej. Aha, good job for them. Aha, skandal korupcyjny. No, dobrze, aha, z tym zajbacu. No trudno. Już nie jesteście tacy zajebiści. Aha. Nie, szczerze, trochę się średni to był żart, ale mniejsza. Co to jest? Aha, Taichung Pinang. O! Aha, czyli super, mamy najgorszy od stulecia, czy od jakiegoś długiego czasu okres i mamy problem przez to. No cóż. Dobrze, czyli weźmy sobie, rozwiniemy może... Gdzie tutaj bym sobie rozwinął drogi? O, tu, wiecie? Sobie wezmę tutaj, rozwinę drogi. I tutaj nie mogę, ale będę chciał sobie rozwinąć jeszcze w tym miejscu drogi i tu dorobić sobie więcej tych rzeczy. O, świetnie. A tu bym chciał sobie na przykład tak zrobić. O, i tyle. Jak tu wygląda sprawa? O, już mamy kolejnych jednostek tu siłę na to. Okej, czyli... Teraz tak, ale wy bez sensu jesteście tutaj, a na razie myślę, żebym sobie wami ustawił się, cholercia, nie mam pomysłu na razie. Na pewno nie tutaj, bo to bez sensu, chyba że zrobimy po prostu coś takiego. Sobie przygotujemy oddziały tutaj i tyle. I pal licho z nimi. Mamy ładnie to, czyli mamy już tutaj wszystkie rzeczy ważne. Tutaj się rozwijacie. To weźmy sobie to. Według mnie to będzie świetne. Tu oczywiście. Słaba stabilność. Niska, mniejsza. No dobrze, rozwój następnych tam rzeczy, tyle tam mniejsza. Potrzebujemy znowuż aluminium sprodukowanego z rumu. Nie wiem jak ci tam piraci z Karaibów to produkują, ale jak to można powiedzieć? Rum zawsze pomaga. Co wy tutaj porabiacie? Aha, czyli to po prostu sobie tak dorabiacie, ale spoko. O, mamy następne oddziały. Mówię, no trzeba tutaj będzie odczekać trochę i jestem ciekawy jak to wyjdzie z tym wszystkim. I tylko mówię, no czekam na tych cholernych tutaj Niemców, no. Weźcie tam, zróbcie coś, ja wtedy sobie wezmę to, zdobędę i tyle, no. Powiem, że wy macie mi tam oddać te tamte terytoria i tyle. Czyli
Chyba, że tutaj na przykład bym coś wziął sobie. Alians z tymi to ok, czyli ja bym. Dobra, weźmy to. Jasne. Powiem tak, nie spodziewałem się tego, ale spoko. No cóż, trzymajcie się do następnego odcinka, w którym będziemy musieli pokonać tych ludzi. Po prostu oni teraz... mierza. Już nie będę się irytował tym, przecież tak dobrze kurde im robiłem, przecież oni wszyscy tam mają byli świetni. Przecież nic tu się nie działo. A tutaj oni mówią, nie, my nie chcemy tego. Więc spadajcie na drzewo i tyle, więc z tym optymistycznym akcentem, hej, hej.